Cześć kochani, witam was w najnowszym Q&A. Mam tutaj laptop i przygotowane od was właśnie pytanka, które były w zakładce ostatnio, tam w zakładce społeczność. Słuchajcie, fajnie, że jesteście, dziękuję serdecznie wszystkim za wsparcie. I lecimy z pytankami. Jaki system polityczny uważasz za najlepszy? I ja to powiem w bardzo wielkim uproszczeniu. Taki, w którym człowiek może być człowiekiem. W którym człowiek jest stawiany na równi właśnie z drugą osobą. Że nie ma czegoś takiego, że ktoś jest lepszy, a ktoś jest gorszy. Dążę również do tego, żeby jednak właśnie ten ustrój polityczny działał w ten sposób, że nie godzi to właśnie z sumieniem, że jakby jest on inspirowany Bogiem. Tam, gdzie jest Pan Bóg, tam wszystko jest właśnie na swoim miejscu. Tam, gdzie Boga brakuje, wszystko zaczyna się psuć. Jak sobie zrozumiałeś to zdanie, tak sobie możesz je rozumieć. Mniej to mnie interesuje, niż ci się wydaje. Kiedy będzie zapowiedź terminu zapowiedzianego live'a? Ja to powiem tak. Zapowiedzi względem live'ów są właśnie w tej zakładce społeczności. Czym zajmujesz się na co dzień? Jaką profesję? Pozdrawiam. Ja również pozdrawiam cię, Monika. Natomiast jeśli chodzi o moje życie prywatne i na temat właśnie pracy, związków i tak dalej, to powiem tak. W życiu popełniłam ten błąd, że jeszcze niedawno mówiłam na temat swoich związków, na temat pracy i tak dalej i to był jeden wielki błąd. Teraz powiem jedno. Im ludzie mniej wiedzą, tym jest lepiej w moim życiu prywatnym. Także tego się trzymam i staram się w ogóle nic nie mówić, żadnych podpowiedzi nie dawać. Pamiętam, jak kiedyś właśnie ludzie tak szpiegowali mnie i to, co mówię, że wreszcie do mojej pracodawczyni poprzedniej już wysyłali nawet poprzerabiane zdjęcia, jakieś takie w ogóle, wiecie, e-maile z taką dosłownie z jedną wielką plotką na mój temat, jakby, że coś posłyszeli w internecie i to wysyłali do szefowej. Znaczy, wiecie, moja szefowa wiedziała, że ja działam w mediach, więc jakby ona to tam, bądźmy szczerze, przymrużała na to oko. Ale jakby ktoś nie wiedział, że ja działam w mediach, to bym straciła pracę. Także ja wolę mniej mówić, niż wam się wydaje. Kto jest twoim największym autorytetem? Voxre, ja bym powiedziała, że tutaj święci, szczególnie właśnie święta Łucja. To była taka mała dziewczynka, która właśnie miała objawienia. Ludzie ją wyśmiewali, w ogóle oskarżali o to, że ona sobie wymyśla, że jej Maria się objawia i tak dalej. Chodzi mi o tych trzech pastuszków z Fatimy. Tutaj Łucja była, Hiacynta i Franciszek. No to właśnie Łucja dodatkowo jest jeszcze moją patronką z bierzmowania i powiem, że to nią się najbardziej inspiruje. Natomiast jeśli chodzi o takich ludzi żyjących, to ja bym powiedziała, że mam takie swoje ideały z życia prywatnego i to nawet nie jest rodzina, to jest po prostu taka jedna moja znajoma. Jest bardzo taką ambitną kobietą, jest w ogóle taką bardzo do ludzi nastawioną tak pozytywnie i ma w sobie bardzo dużo energii. Natomiast tutaj tak nawiasem mówiąc, w mojej książce o tytule Nie zapominajka, ostatni rozdział mówił o Najce. Najka to jest taka postać, którą ja prywatnie, no wiadomo, że jestem, nie? Tylko, że chodzi o to, że również cała ta moja postać mediania przyczynia się do tego, że ja jeszcze bardziej chcę się zmieniać i chcę coraz bardziej nad sobą pracować, nad swoimi wadami, nad swoimi takimi, bądźmy szczerzy, takimi zgrzytami w moim charakterze, o których wy na przykład nie wiecie. Jakby ja uważam jedną rzecz w życiu, mianowicie staram się być lepszą wersją siebie niż byłam wczoraj. Czy byłam kiedyś na meczu siatkówki lub piłki nożnej? Na siatkówce nie byłam. Byłam na meczu piłki nożnej, ale nie jakiejś reprezentacji Polski, coś takiego ogromnego. Tylko byłam jak już to tak na meczu z takiego chłopaka, z którym się kiedyś spotykałam. I ja wam powiem, to są fajne emocje, dlatego że wtedy się kogoś zna i się tak bardziej kibicuje tej jego drużynie. W sensie, wiecie, jak na przykład, załóżmy, Polska i Czechy wygrały, to wiadomo, że jakby jestem za, kibicuję naszej ojczyźnie, nie? Jakby naszym piłkarzom. Tylko tutaj chodzi o to, że jak idzie się na taki mecz, na przykład do kogoś, kogo się zna, to tak jeszcze bardziej te emocje tak wychodzą z nas. To jest, mi się to bardzo podobało. Jeździłaś kiedyś na hulajnodze elektrycznej? Jeździłam ze swoją znajomą, ale tak to sama nie jeździłam i raczej nie planuję kupić sobie hulajnogi elektrycznej. Nie. Czy mogłabyś być z kimś z innego kontynentu? Znaczy, ja to powiem tak, być bym mogła być, jeśli o takie rzeczy pytasz, że na przykład jakiś Polak by mieszkał gdziekolwiek indziej, byleby nie tutaj u nas w Europie. Natomiast powiem ci, że tutaj jednak, jeśli chodzi o jakieś osoby właśnie innego wyznania, z innej kultury, to jakbym się na tym naprawdę zastanowiła, dlatego że ja wiem, że później w małżeństwie mogłyby być niemałe problemy względem na przykład wychowania dzieci, a jednak ja bym się czuła bardzo opuszczona, jeśli ja bym w swojej na przykład wierze i w ogóle wychowywaniu dzieci musiała być sama. Tutaj fajne pytanie, którego się nie spodziewałam. Jaki jest według ciebie najprzestrzenniejszy sportowiec, celebryta albo aktor?
No ja bym powiedziała, że Tom Holland, on występował w Spider-Manie i powiem szczerze, że naprawdę jak ja nie lubię Spider-Mana i w ogóle w sensie, nie inaczej, przepraszam, filmów takich fantastycznych, gdzie jest jakaś magia i w ogóle jakieś rzeczy nadprzyrodzone, takie, bym powiedziała inaczej, nadziemne, to ja wam powiem, jak ostatnio oglądałam właśnie Spider-Mana bez drogi do domu, powiem wam, jak ja płakałam na tym, te zakończenie nie było tak smutne, ale nie chcę tutaj oczywiście spoilerować, naprawdę wzruszyłam się po prostu, płakałam, no i ten Tom Holland mi się najbardziej podoba. Jakie jest twoje zdanie na temat ostatnich morderstw dokonanych w małych dzieciach? Najpierw starszy pan zamordował przypadkowego przedszkolaka, a potem ojciec zamordował synka. Co siedzi w głowach takich ludzi? Słuchaj, ja nie wiem, co dokładnie siedzi tym dwóm tutaj oprawcom, o których mówisz. Nie wiem, nie wchodzę do czyjejś głowy. Jedyne, co ja mogę powiedzieć, to to, że tam, gdzie zaczyna się przemoc, tam, gdzie zaczyna się właśnie taki brak miłości nawet w słowach, tam w ogóle trzeba patrzeć na serce danej osoby. I tu nie chodzi o to, żeby skreślać kogoś za jakiśkolwiek czyn i tak dalej, bo ja jestem temu przeciwna, nie jestem za tym, żeby kogokolwiek oceniać. Ale chodzi o to, że jednak jest tutaj jeden wielki brak miłości. Natomiast no ja wam powiem jedną rzecz, która mnie bardzo smuci. Ja uważam, że na świecie będzie za niedługo jeszcze gorzej i jakby ja wam powiem tak, na świecie jest coraz mniej miłości. Tam, gdzie brakuje Boga, czyli właśnie tej prawdziwej miłości, tam ludzie zaczynają się gubić i zaczynają robić naprawdę bardzo, bardzo złe rzeczy, nawet względem swoich małych bliźnich. Przykre to wszystko jest, czytałam tą historię o tym małym chłopczyku właśnie, co wracał z przedszkola i ja wam powiem, znaczy on tam był na wycieczkę w przedszkolu, przepraszam, to ja wam powiem jedną rzecz, ja też współczuję tym wszystkim nauczycielkom, które to widziały i tej całej klasie tego chłopczyka, dlatego że jednak takie coś zostaje w głowie jednak na dłużej, także naprawdę to musi być taka mała trauma dla tych dzieci. Wymieniałaś się kiedyś z kimś listami? Lenka, Lenusia, pozdrawiam cię serdecznie. I tak, wymieniałam się. Pamiętam, miałam kiedyś taką koleżankę, Zuzię. Nie mam z nią już kontaktu. Ona była z Katowic. I pamiętam, pisałyśmy do siebie listy. Wiadomo, jak to Poczta Polska działa, że czasami listy naprawdę mimo, że były wysyłane priorytetem, czyli powinny być do jutro dostarczone, to jednak one dochodziły nawet czasami po tygodniu. I wiem, że mam jeszcze do dzisiaj od niej jeden list. To, ja wam powiem, to była taka znajomość chyba w 2017 roku, także no widzicie, lata temu. Jestem szczerze ciekawa, co tam u tej dziewczyny. Jeszcze pamiętam, miałam taką jedną koleżankę, Natalkę, ona była już jednak kawał drogi. Ona mieszkała gdzieś tam w Strzelcach Opolskich, a później przeprowadziła się chyba do Gdyni. Natomiast ona później, pamiętam, tam sobie znalazła narzeczonego i jakoś kontakt z nią się tak urwał. Natomiast ja nawet nie wiem, jakby ją znaleźć, bo ona była bardzo taka incognito, taka mało gdzie ona w mediach była. Natomiast tęsknię za nią, kurczę, to była naprawdę bardzo fajna znajomość. Ja jej bardzo wiele rzeczy mówiłam, ona też mi się zwierzała. To było coś naprawdę, aż zatęskniłam teraz, ale dzięki za to pytanie. Jakie zwierzątko jest twoim ulubionym poza tymi domowymi? Ojejku, zwierzę ulubione poza tymi domowymi, takie koty, psy i tak dalej, jakieś to nie. Ja ci powiem, że nie wiem, serio, zastanawiam się, natomiast no może nie, że to konkretnie będzie zwierzę, bo to znaczy wiadomo, że to zwierzę, ale chodzi mi tutaj stricte o owada, mianowicie ja uwielbiam motylki, motylki są bardzo takie delikatne i pamiętam, że jak byłam małą dziewczynką, to jak padało takie pytanie wśród na przykład moich koleżanek, to ja zawsze mówiłam, że marzyłam o tym, żeby być motylkiem, motyle są przepiękne, są bardzo delikatne i w zasadzie krótko żyją. Krótki żywot, ale za to piękny. Kiedy według ciebie najlepiej wyznać miłość? Fajne pytanie, Annabel. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, ja powiem tak, wtedy kiedy się to naprawdę czuje. Dla mnie to miłość to nie są te takie motylki w brzuszku, dlatego że ja wiele razy słyszałam od mężczyzny po miesiącu, po dwóch miesiącach, że on mi wyznaje miłość, a to nie była miłość, to było tylko zwykłe zauroczenie, te wszystkie takie motylki w brzuszku, które później bardzo szybko opadają, nagle ktoś zdejmuje maskę, którą miał na twarzy i nagle pokazuje się jego prawdziwa gęba, czyli prawdziwa jego twarz zostaje ukazana i cały związek później lego w gruzach, nie? Czyli po prostu później to wszystko pada. Ja wychodzę z założenia, że jednak tutaj trzeba czuć. Ja uważam jedno, że miłość to jest tak naprawdę wybór, że znam kogoś dosyć długo, wiem jakie on ma takie, nazwijmy to, ciemne sekrety, jakieś takie wady i w ogóle jego styl bycia na przykład do końca mi nie odpowiada, ale decyduję się go kochać, tak żeby z nim być zawsze, w każdej chwili dobrej, jak i również złej. Po czym poznać prawdziwego przyjaciela? Bardzo fajne pytanie, podoba mi się to pytanie. Po czym poznać prawdziwego przyjaciela? Po tym, że ta osoba przy nas chce być.
Zawsze i wszędzie. I teraz tutaj, wiecie co, często mówi się, przysłowie mówi takie, że prawdziwego przyjaciela poznasz w biedzie. I ja wam powiem tak, ja miałam bardzo dużo ludzi, którzy udzielali mi wsparcia, czy to w życiu prywatnym, czy w ogóle takim medialnym, jak na przykład działo się coś złego. Ale jak zauważyłam jedno, gdy u mnie, ojej, pies czeka, wybaczcie, ale mój pies po prostu szaleje, to ja wam powiem tak, mówi się, że prawdziwego przyjaciela można poznać w biedzie, ale ja wam powiem, ja do końca w to nie wierzę, dlatego że ja miałam wiele ludzi, którzy mnie wspierali, gdy u mnie było źle, ale gdy było u mnie dobrze i na przykład wydarzyło się coś, co mnie naprawdę ogromnie uszczęśliwiło, nagle te osoby mówiły, wiesz co, zobaczysz i tak cię to zostali zabierę. A dobra, i tak ci się nie uda, to wiesz co, nie rób tego w ogóle, ja bym się na twoim miejscu nie cieszyła. To oznacza, że to nie jest prawdziwy przyjaciel, dlatego moim zdaniem prawdziwy przyjaciel to jest osoba, która cieszy się moim sukcesem i płacze ze mną w nieszczęściu. Nie, że tylko jest przy mnie, gdy jest na przykład ok, albo nie ok, ale że ta osoba chce być zawsze i zawsze mnie wspierać. Jak się zmobilizować do osiągnięcia swoich celów? Patrz na to tak, gdzie byś chciał być za jakiś czas i staraj się coraz bardziej być lepszą osobą niż byłeś wczoraj i kompletnie nawet nie patrz na opinię ludzi, bo ludzie będą zawsze gadać, nieważne czy otworzysz swoją firmę, nieważne czy zaczniesz produkować swoje własne sukienki i je szyć, nieważne czy będziesz pracować w modelingu, czy będziesz po prostu robić sobie takie zwykłe bransoletki. Niektórym ludziom skradniesz serce, a inni ludzie będą tak bardzo zazdrośni, że w życiu nic nie robią, że będą tobie zazdrościli i tobie będą starali się podciąć skrzydła. To pytanie mi się podoba. Jak łatwiej dogadywać się z ludźmi? Ja powiem tak, trzeba być otwartym na rozmowę. Coś, co uwielbiam, to to, że na przykład osoby, które kiedyś były moimi hejterami, zaczęli mnie słuchać tego, co ja mówię w filmach, a nie opinii innych ludzi właśnie na mój temat. I na przykład do mnie napisali, słuchaj, chciałabym z tobą wyjść na kawę, nie zgadzam się z tobą do końca, ale chciałabym cię poznać prywatnie. I te osoby są chętne na rozmowę. Mimo, że ja widzę, że oni mają totalnie inny punkt widzenia, ja jestem chętna na rozmowę z nimi, bo chcę ich zrozumieć, chcę zrozumieć ich punkt widzenia. Także to jest najlepsze, co może być. I teraz ostatnie pytanie, jaki ma stosunek do osób transseksualnych? Ja to powiem tak, bo ty tutaj pytasz nie o religię, ale o moją indywidualną opinię. Ja uważam, taka jaka ja się urodziłam, taka ja powinnam być. Taką jaką Pan mnie stworzył, taka chcę być. I to w sumie na tyle. Dziękuję serdecznie wszystkim za oglądanie tego vloga. Cieszę się, że jesteście i ściskam Was mocno. Do zobaczenia następnym razem.